dniach 24 i 25 października w hali MCKiS w Mikołowie odbyły się trzecie otwarte Mistrzostwa Świata Kong Sao. Duży sukces na Mistrzostwach Świata. Przywieźliśmy 7 medali na 8 startujących zawodników. No, mi się udało zdobyć srebro w kategorii 80 kg seniorów. Pierwsza konkurencja zbliżona jest przepisami do jiu-jitsu. Walka toczy się w stójce i parterze, a zawodnicy mogą stosować techniki ciosów, kopnięć, rzutów, obaleń, trzymań, dźwigni oraz duszeń. Druga konkurencja przypominała rywalizację w karate. Rywalizacja odbywa się w stójce, a walczący stosują ciosy, kopnięcia oraz bloki. Przygotowania trwały od początku wakacji, natomiast na ostatnie 2 miesiące przygotowaliśmy tak zwany mikrocykl treningowy z uwzględnieniem różnic pomiędzy naszym bazowym sportem, jakim jest jiu-jitsu, a tą formułą, w której mieliśmy występować, a więc Mixed Kumite, i kładąc duży nacisk na szybkość, na poprawę tej szybkości. W pierwszym dniu turnieju bezkonkurencyjni byli juniorzy w konkurencji Mixed Kumite. Patryk Urban zwyciężył w kategorii do 55 kg, a Arkadiusz Małek był najlepszy w kategorii do 60 kg. W drugim dniu zawodów startowali seniorzy. W konkurencji Mixed Kumite złoty medal w kategorii do 90 kg zdobył Marek Tarabura. Zmieniłem plan, czy tam taktykę tej drugiej rundy, zaatakowałem, wyciąłem przeciwnika, upadł na plecy i dzięki temu udało się wygrać ten finał przed czasem. Dawid Kajdy zdobył srebrny medal w kategorii do 80 kg, a Bartosz Machna brązowy medal w kategorii do 65 kg. Walka finałowa była bardzo wyczerpująca, miałem dogrywkę z przeciwnikiem, dużo starszym od siebie. Czuję się bardziej zmotywowany, no wiadomo, że każde osiągnięcie jakoś tam nagradza te treningi, które ciężką pracę na treningach, którą się wykonuje. W konkurencji semi-kontakt Andrzej Owczarek zdobył srebrny medal w kategorii do 85 kg, a Ewa Szatkowska brązowy medal w kategorii do 62 kg. Znakomita postawa zawodników oraz trenerów klubu walki wręcz partner 2 Jaworzno z pewnością będzie motywacją dla najmłodszych sportowców i zachęci wszystkich trenujących w klubie do wytrwałej i sumiennej pracy na macie.